pani wspomniała o PiS-ie i PiS jest tutaj, więc to jest Komitet Prawa i Sprawiedliwości, który nam odpowie, ona opowie o swój bilans 20-lecia samorządności. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Witam gorąco. Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia, kandydat na prezydenta Radomia. Szanowni państwo, pan redaktor powiedział, że 52% osób odbiera pozytywnie bilans ostatnich 20 lat. Jestem przekonany, że rzeczywiście jest tak. Czy to jest sukces? W zależności od tego, jak rozwijają się poszczególne samorządy, pewnie mieszkańcy naszych miast, miejscowości postrzegają to różnie, ale na pewno bilans jest jednoznacznie pozytywny. Chociaż też te 20 lat to bilans pewnego rodzaju też niepowodzeń, o których tutaj państwo wielokrotnie mówili. Przede wszystkim niedofinansowania samorządu, a przekazywania wielu kompetencji na ręce samorządów, czy to gminnych, powiatowych, czy też wojewódzkich. Szanowni państwo, i podstawowe pytanie o zrównoważony rozwój naszego państwa w oparciu o pewnego rodzaju politykę wypracowaną jednak przez parlament, bo to parlament decyduje o ustawodawstwie i o tym, w jaki sposób samorządy będą się rozwijać. W naszym przekonaniu ten zrównoważony rozwój jest cały czas zachwiany. Te 20 lat nie doprowadziło do sytuacji, w której Polska jako całość rozwija się w sposób zrównoważony. Powstały bez wątpienia enklawy bogactwa, ale również są też enklawy opóźnień, zapóźnień, które trzeba wyrównywać. Ja przypomnę, że niedawno został, szanowni państwo, opublikowany ranking najbardziej innowacyjnych miast Europy. Z przykrością musimy wszyscy to przyznać, że w tym rankingu nie ma żadnego polskiego miasta. To pokazuje, że polityka, która została przyjęta w ostatnich latach dotycząca samorządu, a więc rozwoju przez 3 czy 4 ośrodki miejskie, jest polityką błędną. Polityka, która w latach 50. czy też 60. była przedstawiana w zachodniej Europie, ona tam zbankrutowała w latach 70. Takie państwa jak Dania, jak Francja czy Niemcy odeszły od tej polityki właśnie na rzecz zrównoważonego rozwoju. I wydaje się, że te problemy będą mogły być wtedy rozwiązane, kiedy doprowadzimy do rzeczywiście zmiany tej polityki. Problemy edukacji, zdrowia, infrastruktury są nam wszystkim bardzo dobrze znane. Panie prezydencie, bardzo pozwolę sobie przekazać głos panu doktorowi Bieleckiemu. Ale to później, bo już niestety wyczerpaliście państwo ten limit. Chciałem zapytać o trzeci temat naszego spotkania, czyli jak państwo sobie wyobrażają, jak powinny wyglądać samorządy w Polsce? Czy rzeczywiście należałoby im przekazać więcej władzy, więcej pieniędzy, o tym już niektórzy z państwa mówili, czy może raczej w imię spójności państwa ściślej kontrolować na przykład wydatki samorządów? Ministerstwo Finansów mówi o nadmiernym i bardzo szybko rosnącym zadłużeniu samorządów. Państwo sami wiedzą, że niestety wiele osób, bo obowiązują trochę inne reguły polityczne w samorządach, może kandydować nawet będąc, stojąc przed sądem, czy mając za sobą już wyrok prawomocny, czy ewentualnie należałoby na przykład skrócić liczbę sprawowanych kadencji, czyli jak państwo sobie wyobrażają te samorządy, czy raczej więcej z autonomii, swobody, czy może jednak kontroli, nie mówię z Warszawy, ale z tego centralnego poziomu, i zaczynamy od SLD. Nazywam się Łukasz Naczas, w wieku 19 lat zostałem radnym Rady Miasta Gniezna, więc już 8 lat temu Sojusz Lewicy Demokratycznej dostrzegał młodych ludzi na listach. Ale szanowni państwo, zanim zacznę jeszcze odpowiedź na konkretne pytanie, to ta broszura wymagała wycięcia 3 drzew. Nasz program Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest na stronie sld.org.pl bądź sld.pl, żeby jeszcze było krócej. I tam nasi wyborcy mogą znaleźć program Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Konkretny i treściwy. Chcemy być ekologiczni, więc jesteśmy ekologiczni również w takich wykonaniach. Nie drukujemy zbędnych broszur, szczególnie w samorządzie. Tych broszur, szanowni państwo, nikt nie czyta. Nikt nie zagląda. Jeżeli rzeczywiście chce zaglądać, to wejdzie na stronę internetową. Bądźmy zainformatyzowani. Jeśli chodzi o pana pytanie, to rzeczywiście samorząd powinien finansować pewne zadania, ale też z pomocą rządową oczywiście. To finansowanie musi iść w tym kierunku i dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie się opowiadał za pewną wizją samorządu. Ta wizja nazywa się Nowoczesna Polska Lokalna i zakłada to, że w Polsce, nowoczesnej Polsce Lokalnej nie będzie kolejek.
ponieważ wszystkie rzeczy będziemy mogli załatwiać za pośrednictwem internetu. Każdą rzecz w urzędzie będzie można zgłosić za pośrednictwem internetu i za pośrednictwem internetu załatwić. To też jest wielki krok w kierunku środowiska wiejskiego, które ma problem z dostępem i dojeżdżaniem do urzędów. Bardzo ważne jest, żeby internet był prawem, a nie luksusem. To jest dla nas najważniejsze. Chcemy też powiedzieć, że dla samorządu nowoczesne technologie i właśnie internet to jest także rozwój właśnie infrastruktury społeczności lokalnej. Chociażby zawiadywanie monitoringiem. Przy bezpłatnym internecie monitoring na terenie gmin może być bardzo mocno ograniczony finansowo, jeśli chodzi o układanie kabli, bo tylko koszt kamer jest tutaj w tę sprawę wzięty pod uwagę. To możliwość na przykład sterowania zdalnie sygnalizacją świetlną i rozładowania korków w miastach, co jest kolejną odpowiedzią na to pytanie. Bardzo internet dziękuję panu radnemu. Przede wszystkim. Tak. Bardzo dziękuję. Ja liczę, że Komitet Drugi, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, zechce szerzej ustosunkować się do mojego pytania, które jest, no wiem, że można długo mówić, ale nie jest specjalnie trudne dla państwa, czyli czy samorządom należy dawać więcej władzy czy pieniędzy, czy może raczej ściśle je kontrolować? Proszę państwa, Polskie Stronnictwo Ludowe można śmiało nazwać Polskim Stronnictwem Samorządowym. Mamy bardzo silną reprezentację w samorządach gminnych, powiatowych, samorządach wojewódzkich i już historycznie, ale też z tych 20 lat doświadczeń opowiadamy się zdecydowanie za dalszym rozwojem samorządności, za dalszym procesem decentralizacji, za również zwiększonym przekazywaniem środków. Uważamy, że trzeba pilnie wprowadzić politykę miejską i wielkomiejską, a środki na to mogą pochodzić z podatków takich jak podatek VAT, odpisu z podatku VAT. Te wszystkie piękne rzeczy, o których tu koledzy mówią, mogą być realizowane tylko wtedy, jeżeli będą na to środki finansowe. Myślę, że też musi być spójny system prawny, ale prosiłbym, żeby w tej sprawie pani Danuta Bocek. Proszę państwa, przede wszystkim muszą być jasne procedury. Nie może być tak, że mamy przepis prawa, do którego nie ma aktu wykonawczego i mamy problem z interpretacją. Jeżeli mówimy o rozwoju samorządów, to jak najbardziej tak, dlatego że okres dwudziestolecia pokazał, że samorządy to są faktycznie jednostki, myślę tutaj o wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, to są faktycznie praca dla ludzi, która jest wiążąca, która jest potrzebna i faktycznie widzi wszystkie potrzeby. Jeżeli chodzi o kwestię Polskiego Stronnictwa Ludowego, to tak jak jest i jest faktem, że człowiek jest najważniejszy i dzięki temu mamy jasność i wizję, jak należy wspomagać tego człowieka. Czy to jest kwestia programu dla dużych miast, małych miast, średnich, czy dla kwestii wiejskiej. Proszę państwa, Polskie Stronnictwo Ludowe ma pomysł, ale bardzo ważnym w tym wszystkim jest także kwestia dużych miast, a w tym w szczególności zasługuje także na to nasza stolica, której potrzebny jest zintegrowany rozwój, zrównoważony transport, gdzie kwestia ulg dla rodzin wielodzietnych i kwestia rozwoju, ale przede wszystkim Warszawa w całości. Nie można utworzyć z Warszawy kolejnego województwa. Absolutnie jest to zdecydowanie błędna decyzja. Bardzo pani dziękuję i komitet numer 3, Polska Partia Pracy, sierpień 80. Samorządy w przyszłości to samorządy, które powinny dbać o tworzenie miejsc pracy, ponieważ część podatku PIT trafia do samorządów. Mamy dość skierowywania funduszy europejskich na kolejne szkolenia, za którymi nie idzie zatrudnienie. Dzisiaj najważniejszą sprawą jest danie miejsc pracy ludziom młodych, aby nie emigrowali, aby tutaj zakładali rodziny i tutaj tworzyli dochód narodowy. Bardzo proszę panią Izabelę Patro, kandydatka do Rady Miejskiej w Świdnicy. Witam państwa. Od 4 lat pracuję. Przez pierwsze 2 lata pracowałam na umowę o pracę. Przez pierwszy rok moje relacje z pracodawcą naprawdę były dobre. Rok potem zaczęłam studia. Niestety moje studia okazały się problemem i musiałam pracę zmienić. Po długich poszukiwaniach udało znaleźć mi się pracę. Niestety nie dostałam umowy o pracę. I wielu moich rówieśników ma ten problem. Podobno my młodzi ludzie jesteśmy przyszłością tego narodu. Ale skoro tak, to dlaczego nikt nie przychodzi nam naprzeciw, żeby pomóc nam stać się tą przyszłością? Samorządy powinny wspierać tych przedsiębiorców, którzy będą wspierać pracowników i nas, młodych ludzi, także tych studiujących.
tej sytuacji, w tej chwili rzadko się zdarza taka sytuacja i my chcemy to zmienić. Dziękuję. Jeszcze krótko, pani Elżbieta Fornalczyk, osoba, która jako pierwsza zorganizowała strajk w hipermarketach w Polsce. W tej Polsce, w której są także samorządy odpowiedzialne za to, aby umowy były kodeksowe. Bardzo dziękuję państwu. I komitet numer 4, Platforma Obywatelska. Czy państwo rzeczywiście chcą dać więcej pieniędzy i władzy samorządom, czy raczej należałoby je ściślej kontrolować, żeby się nie zadłużały i żeby urzędnicy samorządowi nie zarabiali więcej niż na przykład ci z ministerstw? Proszę państwa, przede wszystkim dzień dobry. Ewa Malinowska-Grupińska. Byłam przewodniczącą Rady Warszawy i kandyduję również do Rady Warszawy. Postaram się odpowiedzieć panu wprost na to pytanie. Ja jestem absolutnie przekonana i myślę, że reprezentuję tutaj głos Platformy, że więcej władzy powinno być dane samorządom. Mało tego, Platforma to realizuje cały czas. A drugie pana pytanie, czy powinien być samorząd bardziej kontrolowany? Ktoś, kto ma więcej władzy, musi być bardziej kontrolowany. Bardzo dziękuję za tę debatę i za to wszystko, co państwo mówicie. Ja jestem ogromną zwolenniczką współpracy i słysząc to, co mówicie, jestem przekonana, że bardzo wiele rzeczy nas łączy i we wszystkich samorządach, gdzie przecież pracujemy i w różnych koalicjach, ale też nieraz występujemy przeciwko sobie, możemy znajdować takie tematy, które są wspólne. Naszym hasłem dla tej kampanii jest z dala od polityki. Polityczne nie są szpitale, polityczne nie są drogi i to nie jest hasło polityków, to jest to, co uważają naprawdę mieszkańcy Polski. Za dużo jest polityki w naszym życiu i samorządy powinny być mniej polityczne, a bardziej lokalne. Bardziej możemy współpracować. W tej kadencji Rady Miasta zorganizowałam okrągły stół dotyczący zaśmiecania reklamowego miasta. Pani radna mówiła o potrzebach młodych ludzi. W tej chwili już jestem po rozmowach z posłankami. Chcemy pracować nad okrągłym stołem, który będzie rozwiązywał zarówno na poziomie Sejmu, jak i samorządu problemy kobiet. W tym pierwsza rzecz to jest ustawa żłobkowa, która już jest bardzo zaawansowana. Tylko uważam, dzięki współpracy możemy dojść do dobrych rezultatów i słuchając państwa widzę, że możemy dojść, ponieważ to, co mówicie, to bardzo często myślimy tak samo. Bardzo szukajmy dziękuję, tych miejsc, dziękuję, gdzie pani mówimy tak samo. I Prawo i Sprawiedliwość. Jestem akurat bezpartyjnym kandydatem na prezydenta Warszawy popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ chciałbym w związku z tym autorskim głosem trochę przełamać ten przesłodzony ton i te przesłodzone, lukrowane podsumowania na przykładzie Warszawy. Bo proszę państwa, skoro jest tak świetnie, to dlaczego w dobie funkcjonowania ustawy o e-administracji Warszawa w rankingu 36 europejskich miast pod względem jakości życia wyprzedza tylko Moskwę? Dlaczego jest tak, że skoro idziemy ku nowoczesności i chcemy Polski zmodernizowanej, to w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy przybyło około 1500 urzędników, było 6 tysięcy, a jest w ciągu tej kadencji 7,5 tysiąca i oni zjedli kilkaset milionów złotych, których nie ma na inwestycje ważne. Dlaczego samorząd naszego miasta, zadłużając się i dobrze, żeby wykorzystać i zabsorbować fundusze europejskie, nie był w stanie w ubiegłym roku spożytkować na cele inwestycyjne miliarda niemal złotych. To po stronie tego, jak wygląda urząd i dlaczego ten urząd, w którym cały czas mówi się o procedurach, jest wciąż poddany znanemu nam partyjnemu procederowi, bo to jest proceder, nie tylko upartyjnienia, nie tylko nepotyzmu, o czym informują media, ale też swoistej bezsilności.